Jeżeli mamy do wydania 2-2,5 tysiąca złotych na projektor i chcemy kupić jakiś uniwersalny sprzęt, to wbrew pozorom na rynku jest kilka propozycji, bo praktycznie każdy producent ma jakieś urządzenie takie w swojej ofercie. No właśnie, i każdy producent chwali się tym, że to właśnie jego projektor jest najbardziej uniwersalny i do filmów, i do gier, i do seriali, i ogólnie będzie super. My wybraliśmy 2 projektory, które są najpopularniejsze na rynku, tak, sprawdziliśmy to, no i zestawimy ich w tych zadaniach, których przed chwilą wymieniłem. Epson EHTW5400 oraz Optoma HD27E. Zapraszam Was na materiał. Kilka słów o dzisiejszych konkurentach. Optoma HD27E, nieduży uniwersalny projektor, jak to producent nazywa, do rozrywki domowej. Szczyci się dużą jasnością, niewielkimi wymiarami i ładnymi kolorami. Dzięki temu zyskał sobie wielu zwolenników. Epson EHTW5400 to jego największa konkurencja. Projektor również przeznaczony do użytku domowego ma się sprawdzić zarówno w filmach, grach czy odtwarzaniu sportu. Cechuje go technologia LCD, którą producent wychwala za bardzo mocne i naturalne kolory oraz rzeczywiście wysoką widoczną jasność. Poza tym ma to być bardzo funkcjonalny i wygodny w korzystaniu projektor. Sprawdzimy to. Cechy zewnętrzne rzeczywiście w jednym i drugim przypadku wyglądają bardzo podobnie. Oba projektory to nieduże konstrukcje wykonane z tworzyw sztucznych. Obaj producenci oparli też wygląd na białym kolorze w wykończeniu na wysoki połysk. Optoma jest minimalnie mniejsza, za to Epson otrzymał bardziej obłe, można powiedzieć, nowoczesne kształty. I chciałbym tu właśnie pochwalić Japończyków za dwie kwestie. Przyciski na górze są nieco większe, wygodniej się z nich korzysta oraz to, co chyba ważniejsze, obiektyw, mimo że umieszczony głęboko, to jeszcze przesunięty taką oto klapką. Zdecydowany plus. Kolejna cecha zewnętrzna to piloty zdalnego sterowania. Jeden i drugi to nieduża konstrukcja. Pilot Epsona wydaje się jednak nieco solidniejszy z lepiej opisanymi przyciskami, jednak Optoma ma to. Fajne podświetlenie, które szczególnie wieczorem może się przydać. Z głównych złącz, jeden i drugi projektor posiada po 2 złącza HDMI, w tym jedno z MHL-em, czyli do urządzeń mobilnych. Posiadają wyjścia audio, posiadają USB. Jednak Epson ma dodatkowo takie standardowe wejście komputerowe VGA, czego nie ma Optoma. Optoma ma za to wyjście triggerowe, czyli do zdalnego wyzwalania elektrycznego ekranu. Większe różnice pojawiają się jednak po uruchomieniu projektorów, takie użytkowe, które moim zdaniem mają duże znaczenie. Po pierwsze, ustawienie projektora. Podwieszanie pod sufitem nie ma problemu. Oba modele posiadają otwory instalacyjne do uniwersalnego uchwytu. Ciekawie jest, jeśli chcemy projektor postawić na przykład na stoliku. Stawiając Epsona możemy wyregulować poziom za pomocą tych tylnych nóżek, po prostu odkręcając lub dokręcając je. Jeżeli chcemy podnieść obraz, to z przodu posiadamy taką oto szybko regulowaną nóżkę. Działa to jak należy. Z Optomą no niestety nie jest aż tak dobrze. Nie dość, że z tyłu można podnieść lub obniżyć tylko jedną z nóżek, w ogóle nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, to jeszcze ta z przodu, wykręcana, nie robi ani wrażenia solidnej, ani wygodnej w korzystaniu. Niestety tu minus. Poza tym w kwestiach użytkowych Epson zaszalał i masakruje nie tylko Optomę, ale w zasadzie całą konkurencję. Dlaczego? Po pierwsze, w porównaniu z Optomą TW5400 posiada lepszą regulację obiektywu. Niedużo, ale zoom na poziomie 1.2 pozwoli na większą korekcję niż 1.1 w Optomie. Jednak boczna korekcja trapezu to jest właśnie to, o czym warto pamiętać i o czym bardzo chciałbym Wam powiedzieć. Dzięki tej funkcjonalności Epson nie musi stać równo na środku przed ekranem. Może stać przesunięty, a nawet jeżeli chcecie, zupełnie z boku. I tak właśnie dzięki tej korekcji obraz będzie trzymał kąty proste, będzie równy i da się to fajnie oglądać. Bardzo fajna funkcja, przydatna, jeżeli nie macie równego pomieszczenia albo po prostu chcecie przestawiać często projektor lub gdzieś się z nim poruszacie i używacie go jako urządzenie mobilne. Wtedy to rozwiązanie jest po prostu idealne. Przechodząc do obrazu, warto byłoby najpierw spojrzeć chociażby na te główne dane techniczne projektorów. Rozdzielczość jednego i drugiego to 1920x1080 pikseli, czyli klasyczne Full HD. Jasność w przypadku Epsona to 2500 ANSI, a Optoma podaje aż 3400 ANSI. I powiedziałem, że Optoma podaje, ponieważ tu właśnie będzie widoczna różnica. Epson jest to projektor działający w technologii LCD. Optoma pracuje w technologii DLP. No i jedną z głównych różnic tych technologii jest to, że projektory LCD nawet przy niższych wartościach jasności świecą ostatecznie jaśniej. Zresztą sami to za chwilę zobaczycie. Jeżeli chodzi o technologię LCD, to również kolejną ich cechą, taką na plus, jest to, że mają bardzo mocne kolory, dużo większą jasność kolorów, bo jasność, która jest podawana w projektorach LCD, jest jasnością nie tylko
białego koloru, ale wszystkich kolorów, w przeciwieństwie do projektorów DLP. W projektorach LCD kolejnym plusem jest to, że nie ma tu czegoś takiego jak efekt tęczy. Tu w ogóle jest to wyeliminowane. W projektorach DLP coraz mniejszy, ale ciągle może się zdarzyć i może irytować. Nie ma w LCD-kach też żadnego jakiegokolwiek migotania obrazu. Czy to znaczy, że projektory DLP są w ogóle złe, gorsze i nie mają żadnych plusów? No mają. Teoretycznie mówi się o większej jasności, chociaż z tym się do końca nie zgadzam i sami to zobaczycie. Ale mają też lepszą czerń i z tym już nie da się nie zgodzić. To, jak świecą projektory, oddzielnie już widzieliście. Zobaczmy, jak te projektory wypadną w bezpośrednim porównaniu. Widać teraz kolory testowe. Od razu rzuca się w oczy to, o czym wcześniej wspomniałem. Kolory w Epsonie są mocniejsze i przede wszystkim jaśniejsze. Widać, że technologia LCD dobrze sobie z nimi radzi. Dodatkowo widać też lepszą równomierność kolorów, nieważne czy w środku, czy na rogach, nie ma widocznych przebarwień. Oglądając mocne, kolorystyczne obrazy o wysokiej rozdzielczości, widać, że barwy Epsona są mocniejsze i bardziej jaskrawe, a widoczna jasność jest po prostu wyższa. Nie da się też nie zauważyć lepszej czerni Optomy. I muszę na chwilę przerwać i wypowiedzieć się dłużej na temat tej właśnie czerni. Pamiętajmy, że mówimy tu o projektorach za 2-2,5 tysiąca złotych, czyli mówimy tu o jakichś kompromisach. Nie są to tak dopracowane sprzęty jak te za 10 czy 20 tysięcy złotych, więc wszystko będzie kosztem czegoś. A więc, jeżeli mamy Epsona, w którym jest na przykład bardzo dobra jasność, no to tracimy nieco na czerni. Jeżeli mamy Optomę, która ma dobrą czerń, to na czym tracimy? No na ilości szczegółów. Fajnie to wygląda jako ogół, jednak zdarza się, że tracimy drobne elementy sceny, które przecież mogą mieć znaczenie. No właśnie, a kiedy? Na przykład w grach. Tu nie wyobrażam sobie, żeby fani strzelanek czy jakiejś strategii wybrali projektor DLP, bo w ciemnych scenach straciliby mnóstwo czasami bardzo ważnych szczegółów. Dobra czerń fajnie sprawdza się w filmach, w krajobrazach lub w jakichś klimatowych motywach. Jednak nawet w takiej grze jak moja jest ona zbędna, a ważniejsze są dla mnie wyraźne kolory. Co dalej? Oglądając po prostu zwykłą telewizję, seriale czy sport, myślę, że mocne kolory Epsona zdecydowanie mogą być elementem, który przekona właśnie do TW5400. Zobaczcie jeszcze, jak oba projektory sprawdzą się przy zapalonym świetle. Mimo że słabo to widać, to właśnie uruchomiłem mocnego softboxa i widać, że Epson poradził sobie z tymi trudnymi warunkami lepiej. Nie mogę powiedzieć, żeby Optoma wypadła źle, to jednak widocznie słabiej niż konkurent. A więc, jak możemy ostatecznie podsumować te projektory? Który jest po prostu lepszy? Jeżeli szukacie bardziej uniwersalnego sprzętu do wielu zastosowań i szukacie czegoś, co będzie miało dużo funkcjonalności, to spokojnie możecie wybrać Epsona. Optoma ma obrazek nieco bardziej filmowy, ciemniejszy, ale wymaga też lepszego zaciemnienia pomieszczenia oraz po prostu lepszego dostosowania do danego pomieszczenia. Dzięki za uwagę, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie wideotesty i piszcie w komentarzach, co Wy byście wybrali, albo może macie jakieś projektory, co według Was lepiej się sprawdza. Dzięki. Cześć.